Planując produkcję ziołomiodów, powinniśmy odpowiednio wcześniej przygotować materiały do ich produkcji. W tym celu w miesiącu maju ścinamy w miejscach ekologicznych pokrzywę soczystą, zieloną, odpowiednio tłukaną w wodzie z zanieczyszczeń atmosferycznych, a więc musi być tutaj zachowany cały czas higiena, tu czystość żywności. Po ścięciu należy ją drobno pokroić, żeby można było dalej przerabiać w maszynce do mięsa w celu wyciśnienia soku. Kroimy to bądź to nożem, bądź jakimś siekaczem na drobne. Oprócz pokrzywy zielonej, soczystej, również jako drugi składnik pokrzywy, również powinniśmy sobie wcześniej przygotować pokrzywę do suszenia. Suszymy ją w odpowiednim miejscu, zacienionym przed słońcem. Z tej pokrzywy będziemy gotowali herbatkę, która będzie stanowiła mieszankę. Ściętą pokrzywę zieloną mielemy w maszynce do mięsa lub może to być jakieś inne urządzenie o większej wydajności. Tutaj są pokazane czynności systemem domowym i produkt, który otrzymamy, będzie stanowił podstawę do wyciskania soku. W tej chwili przygotowujemy pokrzywę suszoną, z której ugotujemy herbatę jako jeden ze składników do produkcji tego ziołomiodu. Po ugotowaniu herbaty mieszamy tę herbatę z wyciskanym sokiem z zielonej pokrzywy. Słodzimy cukrem w proporcji 1 do 1, czyli robimy wyciąg tak zwany pokrzywy jako pożywkę dla pszczół. Oczywiście sok z zielonej pokrzywy wyciskamy w prasie, bądź to śrubowej, może być hydrauliczna, jakieś urządzenie, które po prostu pozwoli nam uzyskać sok taki z tej ściętej pokrzywy. Mamy tutaj w tej chwili wyciśnięty sok, który możemy również użyć natychmiast do produkcji ziołomiodu lub ten sok można zakonserwować na późnoletnie produkcję ziołomiodu. Mianowicie wystarczy mocno zasłodzić, tak żeby stężenie cukru w tym syropie wynosiło 66 lub więcej procent. I wtedy taka pożywka może być przechowywana do zakończenia sezonu, a właściwie do lipca, do połowy lipca, kiedy już w pasiece mamy okres bezpożytkowy i możemy rozpocząć produkcję ziołomiodów. Tak przygotowany syrop z tej zielonej pokrzywy również wykorzystujemy później, podobnie jak przy tym majowym wyciskaniu i gotowaniu, również pokrzywę suszoną i sporządzamy podobnie wyciąg pokrzywy w stosunku do 1 do 1 z cukru, tak zwaną pożywkę cukrową. I nalewamy do słoików, poddajemy to do ula. Można również z zielonej pokrzywy również można zagotować herbatkę. Jako trzeci ze składników używamy kupowanych w aptekach tak zwanych wyciągów ekstraktów pokrzywy. Są to alkoholowe. Dodaje się w niewielkim stężeniu w celu poprawienia nasycenia sokiem pokrzywowym. Widzimy tutaj robienie mieszanki już właśnie z tych składników, przygotowanie pożywki do poddania dla pszczół. Musimy tu zachować proporcje, a więc powinno być nie za dużo tej pokrzywy, gdyż pszczoły nie będą chciały w początkowym okresie przyjmować tego, ale przy pewnym doświadczeniu wychodzi nam to i pszczoły w dalszej części bardzo chętnie to spożywają. Mamy tutaj właśnie widok
przyrządzania tego syropu, tak zwanej pożywki. Jest to w tej chwili ta herbata z suszonej pokrzywy, mieszana z tym syropem zielonej pokrzywy, i dodajemy tam ten wyciąg etanolowy, i to już będzie ten podstawowy surowiec, którego produkuje się ziołomiot pokrzywowy. Podobnie do ziołomiodu pokrzywowego możemy również przyrządzać wywary i pożywki z innych roślin, jak na przykład z miszka, jak na przykład z dziurawca. Z każdej jednej rośliny leczniczej możemy podobnie przyrządzić pożywkę. Troszkę inna technologia jest przy sporządzaniu ziołomiodu z głogu lub z tych roślin, z których się nie da wycisnąć zielonych tych syropów. Tutaj widzimy właśnie już przygotowany koncentrat. To jest już ta pożywka, która pójdzie bezpośrednio do słoików i do ula. Jeżeli chcemy robić ziołomiody z głogu, to musimy rok wcześniej zerwać nasiona, a więc owoce głogu, na wiosnę zerwać kwiatostan głogu. Widzimy tutaj ul zakarmiony pierwszą partią ziołomiodu pokrzywowego. W ciągu 5 dni pszczoły obciągnęły 9 słoików litrowych tej pożywki. W tej chwili będzie następowała wymiana na nową porcję. Takich porcji, żeby wypełnić ten korpus 10-ramkowy ziołomiodem pokrzywowym, trzeba około 4-5-krotnych dawek, takich po 9 słoików. Wtedy mamy całkowicie wypełniony korpus, ten ziołomiód jest odparowany, jest dojrzały i można go z powodzeniem wirować. Podobnie jak w tym ulu, w innych ulach, również w pasiece są karmione pszczoły ziołomiodem głogowym. Także w sumie można różne odżywki tutaj stosować i spożytkować przez pszczoły. Przygotowując pożywkę pokrzywową czy każdą inną do podania do ula, powinno się robić to, poddawać świeżą pożywkę. Nie wolno robić tego na zapas i gdzieś tam przechowywać, gdyż jest to już roztwór tego koncentratu pokrzywowego i może nam sfermentować. Żeby temu zapobiec, to najlepiej ten koncentrat zmieszać tuż przed poddaniem do ula w takich proporcjach, jak było podane, a więc na 9 słoików syropu z cukru 1:1 dodajemy 1 litr takiego koncentratu zielonej pokrzywy. To jest taka porcja, którą pszczoły jeszcze akceptują, bo przy mocniejszym stężeniu zielonej pokrzywy pszczoły niechętnie to spożywają. Dlatego powinniśmy odpowiednie proporcje zachować cały czas, poddając tę pożywkę. O właściwościach leczniczych ziołomiodów pokrzywowych i nie tylko wypowie się profesor Kędzia, pracownik Instytutu Zielarstwa w Poznaniu. Bardzo interesującym są również takie produkty jak ziołomiody. To nie są typowe miody, to są produkty, które otrzymuje się przez skarmianie pszczół syropem cukrowym z dodatkiem produktów, wyciągów roślinnych. O ile miód jest to nazwa zastrzeżona tylko dla produktów, które otrzymuje się z nektaru lub spadzi, to w tym kontekście nie możemy tego uznać za miód. Chociaż nazwa jest tutaj bardzo bliska temu pojęciu. Niemniej jest to produkt, który z miodem ma o tyle wspólnych cech, że wytwarzany jest przez pszczoły. Ziołomiody działają lepiej od miodów. Ich działanie jak gdyby
jest skoncentrowane. Łączy się zarówno tutaj działanie miodu, jak i wyciągu roślinnego. Mogę podać przykład. Miody, ziołomiody tymiankowy, rumiankowy, które stosowane są do leczenia układu oddechowego, znacznie lepiej i szybciej likwidują schorzenia takie jak zaziębienia, prawda, anginy, katary. Także są to bardzo cenne produkty i prosiłbym o zwrócenie na to uwagi. Przy produkcji ziołomiodu głogowego procedura przygotowania składników jest troszeczkę inna, gdyż nie ma tutaj zielonej masy. Trzeba najpierw zerwać w jesieni owoce głogu, latem zerwać, na wiosnę zerwać kwiatostan i liście, to wszystko ususzyć po to, żeby przed poddaniem do ula sporządzić z tego odpowiedni wywar, odpowiednią herbatę i dodając jeszcze oczywiście w niewielkich ilościach wyciąg etanolowy głogu. Odpowiednio trzeba to wszystko wypłukać, ponieważ zawsze jakieś zanieczyszczenia atmosferyczne na liściach i owocach się znajdują i przy zachowaniu wysokiej sterylności dopiero można z tego ugotować herbatę. Herbatę gotuje się podobnie jak z innych wywarów, z wody najlepiej oligoceńskiej, a więc tutaj musi być to woda zdatna do picia, a więc nie jakaś tam kranowa. Gotujemy to odpowiednio długo, żeby jednak te owoce wydzieliły z siebie te wszystkie składniki i dalej postępujemy podobnie jak z przygotowaną pożywką z pokrzywy czy z innych zielonych, a więc mieszamy ten wywar z cukrem, robimy pożywkę 1:1 i do tego dodajemy jeszcze ekstraktu etanolowego głogu zakupionego w aptece lub w zielarni. I to te trzy składniki, a więc owoc, kwiat i wyciąg etanolowy stanowi dostateczne nasycenie składnikami leczniczymi tego ziołomiodu głogowego. Jest ten ziołomiód bardzo chętnie przyjmowany przez pszczoły. Nie ma obawy, że one będą tutaj odrzucały go albo będą niechętnie przyjmowały. W każdym razie ziołomiód głogowy jest tutaj trudniejszy w produkcji od ziołomiodu pokrzywowego, bo trzeba z rocznym wyprzedzeniem rozpocząć zbieranie składników tych do produkcji. Przygotowując pożywkę do zimowego podkarmiania pszczół, możemy wykorzystać nadprodukcję ziołomiodu pokrzywowego, gdyż bardzo chętnie pszczoły ten miód przyjmują i oddziałuje na pszczoły pozytywnie. Przeciwwskazaniem natomiast jest poddawanie pszczołom ziołomiodu z sosny, ponieważ ziołomiód sosnowy, podobnie jak miód spadziowy, po prostu szkodzi pszczołom i może doprowadzić do spadku pozimowli. Po zabraniu ziołomiodów z tego ula pokrzywowego należy rodzinę zasilić syropem zimowym. W tym celu w te same słoiki wlewamy 9 litrów, wstawiamy do podkarmiaczki górnopowałkowej, składamy, zazimowujemy i tak 9 takich słoików w ciągu tygodnia pszczoły są w stanie przerobić. Żeby zapełniły następny korpus, to potrzeba będzie co najmniej 3 takie poddania po 9 słoików. Także w ten sposób zamkniemy cykl karmienia rodziny na zimę. Po poddaniu tej porcji syropu te ramki będą całkowicie zapełnione syropem zimowym, więc dla jednej rodziny jest to za dużo. W związku z tym
tymi ramkami można będzie obdzielić słabsze rodziny, odkłady lub jakieś mniej wydajne. W każdym razie tutaj nie ma problemów z przerobieniem tego syropu. O, i tak słoik po słoiku mamy syrop 1:1. Już, mamy sprawę załatwioną. Zamykamy ul. Poproszę o korpus. Zamykamy ul. Odnotowujemy w karcie ula rodziny pszczelej w tak zwanej metryce i zaczynamy karmienie zimowe. Odebrane ziołomiody bierzemy do pracowni i w pracowni rozpoczynamy odwirowywanie na ogólnych zasadach, tak jak to się robi z miodem. Po odebraniu ramek z ula przynosimy do pracowni pasiecznej i w miodarce czteroplastrowej z zaadoptowanym napędem z wiertarki PRC-10 zamocowanej na szynie aluminiowej uruchamiamy napęd wiertarki. Jest tutaj napęd tak zwany bezstopniowy, czyli po prostu można sobie regulować. W wirowaniu drugiej strony z powrotem odwracamy na tą pierwszą, żeby dać na wysokich obrotach możliwość wyrzucenia resztek ziołomiodu na ścianki miodarki. I na tym kończy się wirowanie jednej partii ramek, 4 sztuk. Tu od razu dajemy wysokie obroty, gdyż ramki są już czyste i nie grozi wyłamanie. Jednym z prekursorów produkcji ziołomiodu w środowisku warszawskim był kolega Jerzy Tombacher, który wraz z innymi pszczelarzami i nie tylko, bo i korzystał z osiągnięć naukowych, rozpowszechnili właśnie produkcję ziołomiodów w Polsce i w naszym środowisku. Jest to bardzo duży wkład w tego typu poczynania odkrywcze. Myśmy rozszerzyli zakres wytwarzania ziołomiodów, wprowadziliśmy inne zioła. Współpraca odbywała się pomiędzy profesorem Lutomskim, panem Grabowskim jako pierwszym wynalazcą, potem ja byłem właścicielem patentu i wprowadziliśmy do obrotu kilkanaście pozycji ziołomiodów. Najciekawsze, oprócz wymienionej sosny, to byłyby ziołomiod pokrzywowy, ziołomiód głogowy i ziołomiód rumiankowy. Z ziołomiodem pokrzywowym miałem też ciekawą sytuację, mianowicie żona szefa zapadła na głęboką anemię, to było prawie, że pogranicze białaczki, no i po prostu wyglądało na to, że dziewczyna pożegna się z tym światem. Dzięki przyjęciu dużej ilości ziołomiodu pokrzywowego, to było gdzieś około chyba 20 kg, wróciła do normy. Po 2-3 latach jakby lekko z powrotem choroba się pojawiła i po, nazwijmy sportowo, jednej dogrywce do dziś, a to już minęło około kilkunastu, 20 lat, kobieta jest zdrowa. Innym ciekawym ziołomiodem jest niewątpliwie głóg. Głóg działa korzystnie na serce, na układ krążenia,
no, ukrwienia ogólnie. On działa, można powiedzieć, w kierunku tonizacji pracy serca, czyli uspokaja pracę serca, dopinguje go do lepszego wysiłku, a jednocześnie poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych, w tym naczyń włoskowatych mózgu, poprawia pracę mózgu, pamięć i tak dalej. No i też mam ciekawy przykład, mianowicie pani w moim wieku, nie powiem ile, bo to już widać na ekranie, która lubiła i lubi turystykę, zrezygnowała ze swoich wycieczek, ale gdy zetknęła się ze mną, to było 3-4 lata temu, wróciła do sprawy i teraz biega z małolatami, jak się wyraża, po górach. Inną jeszcze ciekawą pozycją byłby rumianek, mianowicie ziołomiód rumiankowy jest adresowany głównie dla tak zwanych milusińskich, czyli dla małych dzieci, takich, które mają kłopoty z brzuszkiem, bo to koperek czy inne tam historie trzeba parzyć, czy z gardziołkiem ciągle są problemy, więc ziołomiód rumiankowy po prostu daje osłonowość tego gardziołka, jak wspomniałem, jak również reguluje pracę brzuszka. I mam takiego sąsiada, no już w tej chwili chłopak ma 20 lat, jest na studiach. Na początku, gdy był oseskiem, to sąsiadka, jego mama miała duże kłopoty z nim. Moje panie, czyli moja żona, z nią się porozumiała i po prostu dzięki temu, że jego mama podawała mu bardzo dużo ziołomiodu rumiankowego, chłopak wrócił do normy, wyrósł na dzielnego chłopca. Temat z, powiedzmy, spotknięciami zdrowotnymi to jest dzisiaj tylko miłym wspomnieniem, że było i nie ma. No i w ten sposób bym powiedział, że można scharakteryzować te podstawowe ziołomiody, które są najbardziej popularne. Ten termin ziołomiod może budzić już wielu pszczelarzy takie niezbyt dobre skojarzenia. Bo to nie jest miód, to trzeba sobie od razu powiedzieć. Jest to często nazywane jako substytut miodu, półprodukt i tak dalej. Mimo że pszczoła przetwarza ten produkt, to znaczy sacharozę, czyli jakiś cukier, czy roztwór cukru z dodatkiem wyciągu roślinnego, przetwarza go, a więc dodaje do niego enzymy i stwarza to jak gdyby wszystkie warunki, żeby powstanie, to miodem to nazwać nie można. I chyba do końca tego roku, o ile dobrze pamiętam, termin ziołomiod jeszcze może być używany. Od przyszłego roku niestety musi być, niestety, no tak, taki jest wymóg Unii Europejskiej, musi być zastąpiony innym terminem. I natomiast jeżeli chodzi o wartości lecznicze, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że ziołomiody, będę jeszcze używał tego terminu, bo wolno, ziołomiody mają lepsze działanie lecznicze niż miód sam, względnie wyciąg roślinny. A zatem można doszukiwać się w ziołomiodach działania synergistycznego, to znaczy, że składniki te połączone razem działają lepiej, o wiele lepiej niż ten każdy składnik osobno. Epipol Pharma Wiśnienica wytwarza chyba 12 takich ziołomiodów. Jeżeli chodzi, bo tutaj wybrałem układ oddechowy, to na pewno ziołomiod sosnowy, pimankowy, rumiankowy. No wiemy, że te rośliny mają duże znaczenie w leczeniu różnych schorzeń układu oddechowego, a razem z miodem, właśnie tak jak wspomniałem, ten efekt się potęguje. Starsza córka w wieku lat kilkunastu chorowała do 5-7 razy w ciągu zimy na anginę. Był problem ze względu na antybiotyki i osłabienie dziecka. I wtedy Związek Pszczelarski chciał mnie wysłać daleko w Polskę z wykładem. Powiedziałem, że nie mogę, bo dziecko choruje, żona się nie zgadzała na mój wyjazd. No i zawarliśmy jak gdyby umowę, że jak pojadę z tym wykładem, to otrzymam sposób na wyleczenie anginy. Przyznam się, że nie bardzo
w to wierzyłem, bo najlepsi lekarze próbowali temu zaradzić, ale jakoś nie wychodziło z roku na rok. Pojechałem i po powrocie przekazano mi technologię ziołomiodu sosnowego. Rzeczywiście, gdy w następnym sezonie letnim wykonałem pewną próbkę ziołomiodu sosnowego, od tamtego momentu do dziś, a dziecko już ma ponad 40 lat, więcej anginy w domu żeśmy nie mieli. Zastanawialiśmy się nad tym, jak to się dzieje, jakie są mechanizmy. Zainteresowała się tym organizacja pszczelarska, no i tą metodą trafiliśmy do badań. Badały różne kliniki, w Krakowie Akademia Medyczna, w Łodzi Wojskowa Akademia Medyczna, w Warszawie Centrum Zdrowia Dziecka. Właśnie najlepsze badania chyba, najbardziej dokładne przeprowadziło Centrum Zdrowia Dziecka. Na grupach dzieci składających się z 40 osób od kilku do kilkunastu lat. Po tygodniu wszystkie dzieci zgodnie twierdziły, że są zdrowe. Chodziło oczywiście o sprawy gardłowe, anginy, zaziębienia, tego typu dolegliwości. Ale wymazy z gardziołek okazały się jeszcze pozytywne, czyli jeszcze resztki bakterii w tych gardziołkach tkwiły. Po dwóch tygodniach dzieci dalej twierdziły, że są zdrowe i wymazy były negatywne, czyli już nie było bakterii w organizmach dzieci. Okazało się jako ciekawostka, że sosna poradziła sobie z bakteriami gram dodatnimi i gram ujemnymi, bo klasyczne antybiotyki działają albo na jedną grupę bakterii, albo na drugą. Mało tego, po klasycznych antybiotykach następuje spadek ciał odpornościowych w organizmie leczonego. Natomiast w przypadku aplikowania sosny nastąpił wzrost ciał odpornościowych w czasie choroby, w czasie procesu leczenia. I to było jakby swego rodzaju sensacją. Oczywiście poprawiał się obraz krwi, inne parametry, dzieci były zadowolone, brykały, lekarze też. Mam takiego kolegę, który był w Libii na budowie elektrowni. Wrócił po kilkunastu latach z pieniędzmi, ale bez zdrowia, bo tam po prostu jest bardzo wysoka temperatura. No i po powrocie nawiązał ze mną kontakt, że usłyszał, że mam coś takiego dobrego na serce. Chodziło o ziołomiód głogowy. No więc, proszę Państwa, teraz on się stał jak gdyby moim narkomanem, bo on konsumuje około 20 kilku kilogramów ziołomiodu głogowego i biega z moimi wnuczkami po górach. A to już było nie do pomyślenia. Także mam szereg wpisów z podziękowaniami od osób, które korzystały z kolejnych ziołomiodów, zwłaszcza tych czterech wymienionych wcześniej. Ziołomiód sosnowy, ziołomiód pokrzywowy, ziołomiód głogowy i rumiankowy.